Halo, witajcie, dobry fejk. Witam w kolejnym brojaju, wracamy sobie do gierki. Sławeczka, wczoraj odcinka nie było, powinien być wczoraj, ani dzisiaj. Ale zaraz powiem dlaczego, wracamy do gry naszych nowych postaci. I mamy dzisiaj Katato. Ja muszę wam się przyznać, grałem tą postacią. Ale miałem taki zły dzień dzisiaj. Wstałem lewą nogą, wszystko mnie denerwowało, nic mi nie poszło tą postacią. Stwierdziłem, że nie nagrywam. Zaraz powiem jeszcze coś więcej. Więc w miarę wiem, jak ta postać działa. Ta postać ma 1 HP. Nie będzie miała więcej. 8 obrażeń jest blokowanych na każdą falę, czyli mamy 9 żyć. Dostajemy 1 do kryta za każde 2% szansy na unik. Szczęście zwiększono o 50%, szybkość zwiększono o 25%. Nie możemy wyposażyć broni na dystans i tu wszystko by mi się zgadzało. Oprócz tego 10 zbierania. Pierwsze fale tą postacią są tragiczne. Ja spróbuję tutaj pójść na bronie eteryczne, ale tylko 2. Czyli krzemień plus topór oczywiście na maksa ulepszone. Ale potem już wolałbym lecieć na jakieś zwykłe bronie kontaktowe, jakiekolwiek tak naprawdę. Najlepiej te na kryta, no bo tego kryta będziemy mieli zdecydowanie więcej za każdy unik. A my tu mamy, o, zneutralizowane obrażenia 8 razy na falę, więc bardzo dużo. Na poprzedniej postaci to miałem chyba z 5, ale tu minus 10 do zbierania to jest jakaś porażka, po prostu porażka. 5 do szczęścia, zaczynam ładować, no, szczęście i... Na razie nie łączę tych broni, bo powiem wam, że będzie mi brakowało DPS-u. Szczęście blokuje, lecimy dalej, śrubokręt to nie jest broń kontaktowa, na której mi zależy. Tak samo nie nożyce ogrodowe. Upiorny krzemień kolejny, oczywiście, że biorę, no to teraz już połączę sobie, jak mam 2. Język obcego blokuje, bo wydaje mi się, że to będzie bardzo ważny item dla tej postaci. Dlaczego? Ta postać ma zwiększone szczęście o 50%, więc obrażenia jakbym miał zadawać, to wydaje mi się, że mógłbym je zadawać głównie za pomocą itemków zależnych od szczęścia. Jakieś, nie wiem, bicie przeciwnika podczas zbierania materiałów, bicie przeciwnika podczas śmierci innego przeciwnika, te jakieś kule, czy jak tam się nazywało, słoniki i tak dalej, i tak dalej. To są właśnie itemki, na których mi zależy. Ale mówię, pierwsze fale tu w ogóle nie ma nic. Pić do szczęścia, niech będzie. I już fioletowy upiorny krzemień, nieźle. Zacznę od tego krzemienia i powiem wam, że na razie tego zmieniać, łączyć nie będę. No wszystko, ale póki mi się nie trafi jakiś plus do materiałów, plus do zbierania na pierwszych falach, no to to jest porażka. Te 10 materiałów na początku naprawdę niszczy jak dla mnie tą postać. Ja w ogóle nie miałem materiałów na pierwszych falach, jak grałem tą postacią po raz pierwszy. Fatalnie mi poszło, od razu muszę powiedzieć. W ogóle damage'a nie miałem. Mam nadzieję, że teraz pójdzie troszkę lepiej, chociaż fala trzecia i... Jak na razie zostajemy tylko przy krzemieniach, nie wygląda to najlepiej. Ale nawet jakby się trafiły jakiekolwiek inne bronie, no to nic z tym nie zrobię, bo... No nie ma po prostu ich. Koszula drwala wezmę, bo to praktycznie nic nie jest warte. 8 do zbierania, Boże, jak dobrze się trafiło. W końcu coś będę miał tutaj materiałów. Szczęście, kaktusowa maczuga to nie jest raczej broń kontaktowa, na której mi będzie zależało bardzo. Zacznijmy od drzewa, wymieniamy sobie raz te itemki. Kolejny upiorny krzemień. No już prawie mamy czerwony upiorny krzemień i to jest wszystko, na czym mi zależy. Pancerz w ogóle olewamy i wszystkie tego typu statystyki oczywiście kompletnie mi są niepotrzebne. Jedyne, co bym chciał teraz, to mówię, upiorny topór, żeby go zwiększyć sobie na czerwony. Mieć jeden upiorny topór, jeden upiorny krzemień i... 4 jakieś inne bronie kontaktowe. No najlepiej takie do radzenia sobie z dużą ilością przeciwników. Nie wiem, jaka broń kontaktowa jest dobra do radzenia sobie z dużą ilością przeciwników, ale na jakieś takie typowe po prostu bronie zamachujące się o dużym zasięgu, wydaje mi się, że będą jak najbardziej spoko. Boże, ja tu prawie w ogóle damage'a już nie robię. Ale o tyle jest dobrze, że mamy tylko minus 2 do zbierania. Kwas to oczywiście do przetworzenia. 4 obrażeń w walce wręcz, świetnie. Jest upiorny topór i jest sztylet złodzieja. To jest item, który będzie bardzo dobry na tą postać, więc elegancio. 4 sztylety złodzieja mogę mieć tak naprawdę zamiast tych wszystkich itemów i będzie git. Język obcego oczywiście zostawiam. Upiorny topór, upiorny krzemień, jeszcze jeden biały upiorny krzemień i mamy czerwony upiorny krzemień i jest gituwa. No i tak jak mówiłem, język obcego, większy zasięg zbierania, żeby ten słonik cokolwiek bił, ale jak na razie żaden nie trafił, więc no mam nadzieję, że się jakiś zaraz trafi, bo... No, wydaje mi się, że to jest właśnie postać pod to. Fajne są te bronie eteryczne, bo mi zwiększają unik. Ja nie mam w ogóle HP, więc muszę albo unikać, albo mieć neutralizowane obrażenia nie sporczakiem, albo te 8 razy neutralizowane pasywką tej postaci.
No ale jeszcze dzięki temu dostaję troszkę na kryta, więc może coś dostanę materiałów przy zabijaniu przeciwników tym sztyletem. Boże, dlaczego te wszystkie drzewa dzisiaj się muszą respić na samym krańcu mapy? Nie wiem, takie mam wrażenie po prostu. Dobra, jest milion razy lepiej już teraz. Szybkość, zasięg, ja bym chyba w zasięg poszedł, powiem wam. Prędkość ataku i tak będziemy mieli zwiększaną. 8 do zbierania, żeby już wejść na plus zbieranie. Kosa błyskawic to nie jest coś, co mnie interesuje jakoś za bardzo. Obrażenia żywiołów na pewno nie. Upiorny topór łączymy sobie. Upiorny krzemień, język obcego, wymieniamy te itemki. Szpony? Precyzyjne bronie? Chyba nie. Chociaż od attack speed... Nie, ja bym chyba wolał przy sztyletach złodzieja zostać. A skoro jestem przy broniach, które coś robią przy zabiciu przeciwników... Łagodny obcy? Trochę ryzykowny na tą postać, nie? Ale mi się wydaje, że będzie ok. Jest słoniątko! O! Przy podnoszeniu materiału bijemy przeciwnikom obrażenia zależne od naszego szczęścia. Kolejny upiorny topór oczywiście blokuje, złączę sobie najwyżej jakieś sztylety. I kolejny topór będzie gdzieś w tle, lecimy, fala kolejna. Mamy hordę na 12 fali, potem elitkę, no... Na tą postać to chyba wolałbym rzeczywiście te hordy, bo... Itemki typowo pod zgarnianie rzeczy, im więcej jest przeciwników. Nie mam pojęcia, jak sobie dam radę z elitką. Jak będę dobrze unikał, nie ma problemu. Dlaczego te drzewa się respią wszystkie tak daleko, no? Teraz jeszcze jedną rzecz, jaką bym chciał dostać, to... Trochę movement speeda. Na razie chyba nie mam co się skupić na tych jakichś unikach, krytach i tak dalej. Obrażenia jako takie mam. Movement speed mi się przydał, bo na kolejnej fali pojawiają się... jajcarze. A z nimi to już są nie przelewki. Okej, statystyki fajnie są powiększane tutaj co fale. A ja miałem nadzieję, że to drzewo sięgnę, chyba lepiej byłoby zostać przy tamtych przeciwnikach. Przetwarzamy wszystkie itemy na regen i tak dalej. Tutaj obrażenia i zasięg, to jest jedyne co się liczy. Ja to wymienię może na coś lepszego? 7 na kryta, to jest już dużo. Kuponik, oczywiście. Lance raczej nie, powiem wam, że jak się trafił sztylet złodzieja, to bym chyba został przy sztylecie złodzieja. Słoniątko jest świetne. Oczywiście upiorne krzemienie sobie łączymy. Upiorny topór kolejny, lance, tak jak mówiłem, raczej nie. Maszyna do recyklingu będzie świetna, bo ja tutaj mnóstwo itemów recyklinguję. I groźnego króliczka również zostawię. Lecimy na kolejną falę, ja mam szybkość zerową, więc no tu mam nadzieję, że dam sobie radę, ale to... Zasuwanie, powiem wam, będzie po tej mapie, żeby tych jajcarzy zgarniać. No tutaj dwóch już mi się udało respa zablokować. Widzę tam jajo w prawym dolnym rogu, nie wiem czy zdążę. Już ręcznie dotykałem, ręcznie tutaj klikałem myszką, żeby go bić. Chyba żadnego więcej nie było. Okej, okej. Tutaj też się udało. No te jajeczka to mają naprawdę mało HP. Ja nie wiem czy to nie było tak, że może zgarnąłem dosyć dużo materiałów. I to słoniątko zrobiło robotę? Nie wiem. Najgorsze, wiecie co z tą postacią? Że nigdy nie masz pojęcia kiedy umrzesz. Ja nie wiem ile razy mam jeszcze do zneutralizowania itemy, wiecie o co chodzi. Przetwarzamy oczywiście wszystko. 8 do zbierania. Ja bym nie leciał już zbierania, bym poleciał w szczęście, ale 5 szczęścia to nie jest mało. 5 na kryta już wolę wziąć. 6 do szybkości, spoko. Groźny króliczek, sztylet złodzieja. Nie mam czego złączyć. Ja bym go zablokował, ale no z czym go wezmę? Nie mam z czym go wziąć. Itemy beznadziejne. Niespoczak jest świetna tą postać. Kurde! Ale się nic nie chce trafić! Nie będę leciał tą postacią na świnkę skarbonkę. To mi się wydaje, że świnka skarbonka jest... na tą postać. Robot Cyklop, 12% obrażeń zwiększonych. Ja chyba wolę zasięg rzeczywiście. Kurde, ale nie fart z tym sztyletem złodzieja. No kompletnie nie mam co połączyć. Tutaj itemy tak się rozłożyły przedziwnie, że nie mam wolnego slota po prostu. A szkoda mi cokolwiek tutaj wyrzucać. Lecimy na kolejne piętro, fala 8. To może być dosyć nieprzyjemna fala z uwagi na te kule, jak ja to na nich mówię, szarżujące. Ty, ale już 11 punktów obrażeń bije podnoszenie materiałów. Co prawda tylko co 25%, no, co czwarty materiał podniesiony zadaje obrażenia, więc tutaj nie jestem w stanie zrobić żadnego komba z tych materiałów i no, to nie wygląda jakoś specjalnie dobrze. Ale lepsze to niż nic. O, ale tu się ta horda zaczyna robić z tymi kulami. No, na początku w miarę ich trzymałem w ryzach, ale
Teraz nie wyglądają zbyt dobrze. No jedna z trudniejszych fal chyba mi się wydaje na tą postać. Zneutralizowane już nie wiem ile razy, z 5 czy 6. Ja zaraz mogę paść. To jest najgorsze na tej postaci, że innej postaci mam jakoś widzę sobie HP i okej, tu mogę trochę podbić, tu mogę trochę zgarnąć itemów, tutaj to, tutaj tamto. Tą postacią nigdy nie wiesz. Szczęście 20, świetnie, oczywiście, że biorę. 12 do obrażeń czy zasięg? Bezpieczniejszy mi się wydaje zasięg, więc wezmę zasięg. Przynęta na 9 fali, trochę ryzykownie, ale zaryzykuję. Śled złodzieja kolejny, o jest upiorny krzemień, czerwony, elegancio. No i teraz pod same sztylety złodzieja już mogę iść i powinno być ok. Kolejny język obcego, kolejny upiorny topór, świetnie, no i o to chodzi. Może na miecz jakiś pójdę? Nie, chyba zostanę przy sztyletach złodzieja. Rzeczywiście ten szansę na kryta mam zwiększaną, będę zdecydowanie mniej pieniędzy mógł wydawać na zwiększanie swojej szansy na kryta. Movement speeda trochę dostałem. Tu jak zatłukę tych przeciwników szarżujących te ryby ala. A to ryby mówię, bo to jest przynęta i to wygląda jak spławik po prostu, jak jakiś wobbler na spinning. Ale to w ogóle nie wygląda jak ryba. Jakbym taką rybkę na Mazurach złowił, to nie wiem, czy bym zjadł. O Jezu, ale żałuję, że w tym roku nie pojechałem na Mazury. Trochę tylko, bo no praktycznie co roku jeździłem do Giżycka. Rok temu, jak ktoś oglądał mnie, to może kojarzy, że wyjazd nieudolny był zbyt bardzo, bo szybę mi w aucie wybili w Giżycku i było mi bardzo smutno z tego powodu. I wróciłem nawet dzień wcześniej, ale jedzenie no jest pyszne na Mazurach. Kocham ryby, Boże, te okonie. Jest taka knajpa, co się nazywa Papryka. Papryka przy samym moście w Giżycku. Boże, jaki tam dobry jest okoń. Naprawdę do dziś go sobie zawsze wspominam. Pijawkę oczywiście przetwarzamy, bo to jest kompletny bezsens dla nas. 15 prędkości ataku, super. Szczęście, szczęście lecimy i cyberkula jest. Szansa na zadanie obrażeń, gdy wróg umiera. O to chodzi. Toporyk, kolejny, podnoszenie przedmiotów z większego zasięgu. Zasięg, kryt, prędkość ataku, wszystko czego potrzebuję. Szczęście, ekstra, torba, jest genialna. Sztylet złodzieja, kolejny, super. Leoniada oczywiście bez sensu, blub, kwas bez sensu, wymieniamy dalej. Upiorny topór, czerwony, no i mamy jeden czerwony upiorny topór, jeden czerwony upiorny krzemień. A wszystkie inne itemy lecimy na sztylety złodzieja, tylko ja coś mógłbym dostać więcej szansy na unik, bo miałem tej szansy na unik całkiem sporo, jak miałem tych itemków z broni eterycznych trochę więcej, ale teraz jak zostanę przy dwóch, no to eteryczny item to ile to jest tam? 6 do uniku chyba mi to da? No nie za dużo. Ja wiem, że z jednej strony ktoś będzie pewnie pisał, że Ryfek, po co ty idziesz pod jakieś sztylety złodzieja i zgarnianie itemów z przeciwników, tak samo bronie eteryczne na postaci, która zabija podnoszeniem materiałów, czyli przy podnoszeniu materiałów przeciwnicy padają, a ja nie zgarniam tych statystyk dodatkowych z tych broni. Z jednej strony, no tak, jak ktoś tak pomyśli, ma rację. Trochę bezsens. O Jezu, ale tu zneutralizowanych obrażeń było dużo. Oj, muszę iść w unik zdecydowanie bardziej, bo no, no tutaj nie wiesz. Nie wiesz po prostu tą postacią, kiedy umrzesz. Ja się boję nią iść cały czas. W rogu wolałem stać, wolałem zostawić te materiały po prostu. Dobra, za darmo to świnkę, skarbonkę wezmę. Tutaj nic ciekawego, 10 do szczęścia. Robimy upiorny topór fioletowy. Mikstura kolejna, świetnie. Kaczucha na szczęście, super. Brzydki ząb jest ekstra. Przynęta na fali 11. Trochę się cykam. Wolę ogólnie, jak mam nic nie zwiększone obrażenia w walce wręcz, kurde. Dobrze te podejrzane sterydy się trafiły. Zablokuję przynęta. Nie, powiem wam, że trochę się jej cykam. Oleję ją. Zasięg podnoszenia i zbierania, ale szansa na unik mniejsza, więc bez sensu. Prędkość ataku i zasięg, ale wyssanie życia mniejsze. Idealne dla nas. Mistrzostwo, no w końcu jakieś obrażenia. I srebrna kula przyda się na walkę z bossami. Definitywnie. Fala 11 przed nami. No czuć, że brak damage'a jest. I to nie dlatego, że mamy jakieś słabe bronie. Mamy bronie nawet niektóre na poziomie czerwonym. Tylko brakuje mi tych obrażeń w walce wręcz. Procent do obrażeń no, nie jest jakoś mega zwiększony. Ale ten toporek robi co może. Jakoś mega mało tych obrażeń też nie zwiększył już. Coś tam tego mamy. Mówię, brakuje nam bazowych statystyk. Szczególnie, że te bronie, szczególnie te sztylety chyba
bazowo bardzo mało biją. Ale widać już, że coś działają te itemki od zadawania obrażeń ze szczęścia. No ja będę zadowolony, powiem wam. Jak przeciwnicy mi będą padali po prostu sami z siebie, ja tutaj nic nie będę robił, o to chodzi. Bo co jest problemem tej postaci? Jak mamy dużo DPS-a, jedynym problemem tej postaci to... A, przeciwnicy zasięgowi, którzy strzelają losowo, nie musząc się na nas targetować z bliska. B, elitki. No i te elitki mogą być kłopotem. Dlatego wolę się zająć tymi wszystkimi innymi przeciwnikami wokół, za pomocą tych efektów z tych kuli i tak dalej. Szybkość poruszania się, mistrzostwo i ile to zwiększy obrażeń? 20 tu 31, 23, 39. No nie tak więcej niż myślałem. O, miałem topór połączyć, zapomniałem kompletnie. Sztandar, srebrna kula, rakieta. Okej, bo prędkość taką mamy bardzo mocno zwiększoną. Królejczak się zwróci, słoniątko kolejne jest genialne. No i szukam kolejnego szletu złodzieja. Mam nadzieję, że się zaraz jakiś trafi. Horda na fali 12. Nie mam tutaj 6 typów broni, ale i tak wydaje mi się to do zrobienia. Dobrze, tego movement speeda i atak speeda dostałem. Teraz jedyne, co jeszcze bym chciał dostać, może nie jedyne, są dwa itemy, szczególnie ten z modów ostatnio. Bullet time chyba, coś takiego to się nazywa. Spowalnia przeciwników o chyba 8%, mega dużo. Oj, czuć, że to jest horda, naprawdę ci przeciwnicy tu się respią jak szaleni. Zneutralizowane obrażenia miałem chyba za 4 razy. Muszę postarać się naprawdę jak najmniej tych obrażeń otrzymać tutaj. 5, 6, chyba 7, zaraz umrę. 8, 9, spadam teraz. Nie do zrobienia jest ta postać. Ta postać jest tak niebalanced, że to jest masakra. Ty, no naprawdę miałem fajne statystyki. Zasięgu mega dużo, prędkość ataku mega dużo, obrażeń mega dużo, ale to nic nie robiło nadal. Nie wiem, postaram się zagrać ją jeszcze raz, ale wydaje mi się być naprawdę najtrudniejszą postacią, jaką tutaj grałem. Pójdę po prostu na noże, bo to są bronie najwięcej bijące mi się wydaje z tych precyzyjnych, szczególnie z tych, które mam dostępne. I pójdę na same noże. Czyli lecimy jak najwięcej uników. W ogóle uniki się żadne nie trafiły, to mega niefart, że chyba nie widziałem żadnego żetonu z kasyna ani tego typu itemów. No, ale bieda. I tu zbieranie na początku jakby było. Jest 5 do zbierania, koniecznie, koniecznie trzeba wziąć nóż. Podejrzane sterydy, brzydki ząb, nie są to itemy do wymiany, kolejny nóż. Sztylet złodzieja niekoniecznie, bo jak już idę na inny typ broni, to już... Jak większość moich broni nie będzie sztyletem złodzieja, to wydaje mi się, że bez sensu iść na sztylet złodzieja. Tu teraz tylko podkryta i ten nóż naprawdę bije mega, mega mocne obrażenia. Od obrażeń właśnie krytycznych. Lepiej jest z tym, że mam te 5 do zbierania od razu, więc nie będę aż tyle tracił tego HP. Kurde, z niesporczakiem jeszcze 9 razy mogą otrzymać obrażenia, ale no nie do zrobienia tamta fala była, naprawdę. Broń zasięgowa, no by się mega przydała. 4 obrażenia w walce wręcz, mega dobry start. Podejrzane sterydy. O, już nie mam pieniędzy, Boże. Tutaj nic, nóż lepszy. Mały Gekon. Dobry na tą postać, bardzo dobry na tą postać. Szansa na natychmiastowe podniesienie materiału. No to idealnie na to zadawanie obrażeń za pomocą szczęścia. Teraz już nie będzie mi szkoda zadawać obrażenia za pomocą szczęścia, bo moje itemki przy zabijaniu przeciwników kompletnie nic nie robią. No ale jak ja nie będę miał teraz broni eterycznych, które będą jakieś statystyki zgarniać, ja nie mam pojęcia, jak to zrobię. Może problemem tej postaci jest horda, bo wtedy też grałem i padłem na hordzie. Może ta elitka jest rzeczywiście prostsza, bo elitkę jeszcze jakoś jestem w stanie ominąć, nie? A te hordy takie, no nie, nie. Zobaczymy. 5 nakryta, nawet się nie będę zastanawiał. Zacznę od noża, weźmy sobie małego Gekona. Brzydki ząb, język obcego, tu już nie wymieniam, bo nie ma co, mamy dużo itemów do kupienia. I znowu na 11 fali jest horda, więc ja nie mam zielonego pojęcia, jak sobie teraz dam radę na tych sztyletach. Najlepiej było, jakby się po prostu trafił 4 te słoniki, coś takiego. I rzeczywiście z każdego przeciwnika albo z każdego materiału zbieranego biłbym kolejnego przeciwnika. No to wtedy ten procent do obrażeń i szczęście to robiłoby taką robotę, że to głowa mała. Ale zero, wydaje mi się to być najgorsza postać, jaką na razie grałem z tego moda. Bez dwóch zdań. Zdecydowanie najtrudniejsza.
taka trochę niedostosowana do realiów, jakie potem na nas czekają na tym poziomie trudności. Dwa do obrażeń. Wezmę szybkość na razie. Unik koniecznie trzeba brać. No i tyle, no na nic mniej więcej nie stać, ale bida. Lecimy dalej, cztery noże powinny wystarczyć, troszkę do szybkości mam. Ile mam już szybkości? 7, ile mam zwiększoną szybkość? O 25%, no to niedużo. Boże, jak mnie noga boli, co jest grane? Zabandażowałem sobie na nogo. Na nogo, na nowo ten nadgarstek chciałem powiedzieć. Kostkę, kostkę se na nowo zabandażowałem, nie wiem czy nie za mocno, bo mnie coś tłucze. Boże, jak w ogóle było gorąco dzisiaj, nie wiem, to nie dało się wytrzymać. Ja jeszcze wstałem chyba z drzemki jakąś lewą nogą. Nie pamiętam kiedy ostatni raz byłem tak zdenerwowany. I to kompletnie bez powodu. Byłem nieznośny wręcz. Graliśmy z widzami w CS-a dzisiaj. I mimo, że tam byłem pierwszy, drugi w tabeli, strasznie się rage'owałem. Nie wiem, okropny dzień. Nie pamiętam takiego dnia jak dziś. Wszystko mnie dzisiaj denerwowało. Dlatego... No ten Brotato się po prostu nie nadawał, bo jak tam już przegrałem na tej pierwszej hordzie, to już się odpaliłem, nie? Nie wiem, naprawdę, nie wiem od czego zależało. Wszystko mnie denerwowało, CS mnie denerwował, komentarze mnie denerwowały, to, że Tipli mi jeszcze faktury nie wysłało, mimo że jest 16, 17 już jest, bo po północy nagrywam, też mnie denerwowało. Wszystko mnie po prostu denerwowało dzisiaj, jak bum cyk cyk. Nie wiem, czy od tej pogody, czy co? Położyłem się jakoś po południu, mega zamuliłem. I zasnąłem pod zimną kołdrą, bo było przyjemnie pod zimną kołdrą w gorący dzień. Tylko sobie wyobraź, jak długo ta kołdra była zimna. Ja zasnąłem, jak jeszcze była zimna. Wstałem po godzinie po prostu jak z pieca. No myślałem, że Fata Morgana jakąś zaraz będę widział. Strasznie się czułem. To przetwarzamy oczywiście. Tutaj nic kompletnie. Szczęście czy 8 do obrażeń? Zacznę szczęście brać, mimo że jest niższej jakości, bo do tego szczęścia mam bardzo duży bonus. Noże zacznijmy brać kolejne. Kolejny nóż. Boże, ile tych noży się trafiło. Urocza małpka, no idiotyzm na tej postaci. Tutaj nic, tutaj nic. Szansa na uzyskanie HP, to jest item za 3 nakryta. Serio, 3 nakryta za 54, raczej dam sobie spokój. Nóż kupię, kawunie kupię, czapkę też kupię i lecimy na kolejną falę. Tego movement speeda nigdy za wiele. Na tej fali już są jajcarze i na nich powinienem się składać. Boże, jak te noże dużo biją. 45 punktów obrażeń, jest krytyka. Ja mimo tego, że mam statystyki zdecydowanie gorsze niż miałem wtedy, na koniec tamtego podejścia, no to powiem wam, że damage, ja nie wiem, czy nie mam już większy nawet. Dziwne, dziwne strasznie. Co ja staram się iść na bronie eteryczne, to mi nie wychodzi. Nie pamiętam jednego podejścia na broniach eterycznych, żeby rzeczywiście mi wyszło i coś tam, żebym ugrał. Ja nie wiem, jakieś to jest dla mnie klątwa broni eterycznych po prostu. Ja wiem, że parę tych podejść było z tymi brońmi, które rzeczywiście się udały, ale... No to jest typ broni typowo... Nieszczęśliwy na odcinkach u mnie na kanale. Nie idzie, nie idzie nimi. Małpeczka przetwarzamy. Wrzątek przetwarzamy. Obrażenia 4 do walki wręcz świetnie. 10 do zbierania biorę, nie mam już na minusie. Nóż, kawa, czapka. Tutaj kompletnie nic. Nożyk, podejrzana mikstura, którą od razu już teraz możemy kupić. Kurde, nie mam żadnego tego itemu do bicia zależnie od szczęścia. Na przykład przy podnoszeniu materiałów. Troszkę niefajnie. Troszkę niefajnie, no. No nie wiem, zobaczymy jak to pójdzie. Ty, ostatnio dostałem komentarz, który był w ogóle mega dużo lajkowany. Ja kompletnie nie rozumiem go, dlaczego. Ktoś napisał komentarz: Ryfek, ty to chyba specjalnie bierzesz te takie itemy, żeby tylko przegrać to podejście i udajesz, że to niby dobre, żeby szybciej skończyć. Ja się zastanawiam, o co chodzi w ogóle. Naprawdę, ja się zawsze staram grać jak najdłużej, dostawać jak najlepsze tam itemki i tak dalej. Ktoś potem odpowiedział, inna osoba, więc może w ogóle nie o to chodziło tamtej, która napisała pierwszy komentarz, ale inna osoba odpisała, że na przykład wzięcie myszy po fali 20. I tak mówię, no... I co w tym złego, się zastanawiam. Demedza miałem turbo dużo. O, nie oszukujmy się, jak dałem radę przejść do fali 20 bez w ogóle żadnych kłopotów i biłem przeciwników jak, szalony. I jedyne, co mi mogło zadać obrażenia, to elitki. Więc... Więcej przeciwników na mapie to tak naprawdę dla mnie było więcej pieniędzy, bo to więcej materiałów i więcej materiałów z itemków takich jak trofeum, więc to jak dla mnie mega na plus był item, ale nie wiem.
Jestem mega ciekaw, co ktoś miał na myśli? 9 na unik, tutaj z level upów już dostałem więcej na unik niż tam z całe podejście, masakra. Nożyk bierzemy, drzewo bierzemy, wymieniamy te itemki. Szansa na kryta, szansa na unik, więc super opaska na oczy. Kozią czaszkę dupy raczej wymienię, tu nic, tutaj szczęście i lecimy dalej. Fala 9, ta pseudo horda. Ile mam atak speeda? 7%, kurde, ale bieda. Czuć brak atak speeda na tej postaci. O tyle są lepsze te noże, że nie muszę tak często nimi uderzać, bo po prostu więcej bije. No, ale ten atak speed by się przydał. Kurde, oni mnie tak łatwo mogą obejść tutaj. No i mówię, dwa itemki, jakie najbardziej bym chciał. Jak gram zawsze postacią, która bije z bliska, najważniejsze itemy możliwe to ślimak, spowolnienie przeciwników o 5%. I teraz na modach mam jeszcze item bullet time chyba, coś takiego, który daje mi kolejne 8% spowolnienia na przeciwnikach. No mega dużo, jak na bossa jeszcze się uwrę i uderzę go tym brzydkim zębem i zmniejszę mu movement speed o chyba 30%, to nie się praktycznie nie ruszałem z tego miejscu wtedy, bez kitu. Fajnie poszła ta fala, naprawdę dobre obrażenia mamy, robią robotę te obrażenia z tej brońki. Przetwarzamy to oczywiście, 6 znowu na unik, boże jak to się trafia, super, 9 do szybkości też wezmę. Szczęście, unik, kryt, pierścień strażnika, jak najbardziej. Znowu szczęście, kryt i walka wręcz obrażenia. Kameleon. Już ja raczej będę starał się cały czas poruszać się, więc nie sądzę, by kameleon aż tak drogi był opłacalny. Nóż zablokuje, wymieniamy tu itemki dalej, wymieniamy tu itemki dalej. No nic ciekawego. Lecimy, fala 10, po tej fali zobaczymy jak pójdzie. No damage jest lepszy, definitywnie. Przeciwników tam jest 5% mniej, no to akurat tak dużej różnicy robić nie powinno. Ja czuję, że brakuje mi atak speeda na hordę. Fajny jest movement speed, ale brak atak speeda jest odczuwalny. Z drugiej strony, no teraz ja mam, boże, 34% szans na unik, wtedy miałem 6. A miałem jeszcze bronie eteryczne, no co za porażka tam z tymi level upami. Level upów bardzo słabe dostawałem, tam upgrade'y. Chociaż na szczęście dosyć dużo dostałem, te słoniki i te kule zrobiły zdecydowanie mniej niż myślałem. O, to muszę przyznać. Nie wiem ile razy zneutralizowane obrażenia już miałem, ale chyba całkiem sporo. Więc może lepiej trzymać się troszkę dalej. No jakiś niesporczak by się przydał kolejny. Kurde, to jest fala 10 i nie, ona już tak fajnie nie poszła. No tu na koniec fajnie mi się udało zbić dużo ilość przeciwników, ale no ta fala taka nie za bardzo. Kończyna jest świetna dla nas. Zasięg też super. Jest bullet time, minus 10% szybkości wroga, minus 10% prędkości ataku podczas poruszania się, ale jeszcze 8 na unik. Nie no, trzeba to wziąć, to jest naprawdę genialny item dla mnie. Kupujemy oczywiście oba itemki i wolę czerwony chyba. Wymieniamy. Maszyna do recyklingu na pewno się zwróci. No i horda, lecimy, zobaczymy jak pójdzie. Boże, jak oni się nie ruszają. Nie, no te 10% movement speeda robi kosmiczną robotę, naprawdę. Tak mi łatwiej tego wszystkiego unikać. No po prostu mnie nie obchodzą ci przeciwnicy jakoś tak szybko. Bullet time nam zastąpił attack speed. No tak, bo szybko podchodzących do nas przeciwników możemy załatwić na dwa sposoby. O kurde, i tak mnie trochę obchodzą. Jeden sposób, żeby wolniej podchodzili, zmniejszając ich movement speed. Drugi sposób, żebyśmy my częściej bili i nic sobie z tego nie robili, że oni do nas podbijają. No i mówię, ja to sobie zrobiłem właśnie na sposób zmniejszania movement speeda przeciwników. Ale wiecie jaka tu byłaby świetna broń? Shuriken. Jakieś pociski odbijające się. Boże, horda, tylko 350 zgarnę materiał. Porażka, porażka. 8 do obrażeń. Maszyna do recyklingu, kolejny nóż. Rakieta. No tutaj nic. Zasięg podnoszenia. Nadal nie mam żadnego itemu do bicia przy podnoszeniu, słabo. No i nożyk czwóreczka, też gituwa. Ale się nic nie trafia, dobra, no nic, lecimy dalej. Fala 12, na fali 14 będzie horda. Zobaczymy jak to znowu pójdzie na hordę. Tam już będzie horda z przeciwnikami, którzy biją zasięgowo, ale
No tu jest kosmiczna różnica z tym, że ja mam ten unik. Więc nie muszę polegać tylko i wyłącznie na tych 8 otrzymanych obrażeniach. No tak naprawdę 30% szans na unik, tak jakbyśmy mieli 30% więcej możliwości otrzymania obrażeń. Czyli zamiast tych na przykład 10, to byśmy mieli 13. Naprawdę to jest duża różnica, mi się wydaje. A jak mamy szczęście, to jeszcze lepiej. Albo mamy pecha i to nic nie daje. W 60% na unik, no to praktycznie jakbyśmy nic nie mieli. Boże, na tej fali nie wiem, czy nie zgarnę więcej materiałów niż na fali z hordą. No to jest minus fali z hordą, że jak nie mamy rzeczywiście jak zbijać dużych grup przeciwników, no to jest kiepsko. Normalnie każdą inną postacią na tej hordzie, na poprzednim levelu, to mi się po prostu wbił w tę hordę i zbił wszystko, co się ruszało, a tutaj nie za bardzo. 9 na unik. Boże, ja mam sam unik z level up'ów, ja w ogóle nie mam itemów na unik. Jeden mam żeton z kasyna, masakra. No i opaskę na oczy. Drzewo, kupon najpierw. Drzewo, włączymy sobie itemki, bierzemy nóż, wymieniamy. Wędrujący robot, jeszcze większy slow, super. Riposta? Niekoniecznie. Albo niech będzie, no, na tą postać podczas unikania teoretycznie się przyda, ale... No nie wiem, nie jest to item, na którym raczej bym bazował. Raczej dlatego plus 2 po prostu obrażeń go kupię, bo... Obrażeń zwiększonych... No nie mamy jakoś specjalnie bardzo. Plus 13 do obrażeń to nie jest dużo. Moglibyśmy mieć zdecydowanie więcej. No, na tej fali nie wygląda, jakby było tych przeciwników aż tak dużo. Jaki on zasięg? 34 na plusie. No widać, że nie ma go jakoś specjalnie dużo. Teraz chyba najlepszym itemem, jaki mógłbym dostać, to byłoby Sharpie Niszcz. Eksplozja przeciwników przy śmierci robiłaby robotę niesamowicie. No bo znowu mogę albo bić losowo przeciwników przy podnoszeniu materiałów i zabijaniu przeciwników, i to jest takie moje AOE trochę, te słoniki i te cyberkule. Albo po prostu najzwyczajniej w świecie Sharpie Niszcz. No i przy zabijaniu przeciwników, jak przeciwnicy eksplodują, powinno być spoko. Mamy mięśniak, minus do zasięgu, ale z obrażeń w walce wręcz to robi robotę. To przetwarzamy, okulary biorę, to przetwarzamy, to przetwarzamy. Wezmę 15 do szczęścia. Znowu szczęście. Boże, ja mam 165 szczęścia, nie mam żadnego itemu, co bije od szczęścia, ale nie fart. Tu kompletnie nic. Drzewko. Okularki. Kurde, no i tyle. Nie mam nic obszarowego, jest 14 fala z hordą. Na tą hordę jest przynajmniej sposób jakiś, czyli bić tych grubasów i nie dać tym zasięgowcom odejść na krok. No bo, no ci zwykli przeciwnicy są turbo prości tutaj. Ci co strzelają z zasięgu, niekoniecznie, niekoniecznie. Ich pociski to już naprawdę są upierdliwe i bardzo denerwujące. No to jest raczej fala na stanie w miejscu. O kurde, no tu się robi powoli nieciekawie, ale z drugiej strony wszyscy przeciwnicy zgarniani w jedno miejsce. Ty no, nawet idzie ta taktyka na stanie tutaj wrogu. 8 sekund jeszcze. Super, ja chyba tylko raz zablokowałem obrażenia. Ale elegancka horda. Wbiję sobie jeszcze tutaj materiały. Dosyć dużo drzew zostawiłem na fali, wiem, ale nie chciałem ryzykować. Kameleon, ja wolę przetworzyć. Uracza małpka, oczywiście, że przetwarzamy. Szczęście dodatkowe biorę. Atak speed. Jest cyberkula, no w końcu. No i nożyk. I pszenica? Za droga. Króliczek się zwróci. Kolejna riposta. Fasolowy belfer jest idealny na tą postać. No i tyle. Lecimy sobie na kolejną falę. Ej, mam mega dużo szczęścia, ale nie tak bardzo dużo itemów dobrej jakości, nie? Tak mi się wydaje, że jakoś tak się nie trafiałem, nie wiadomo co. Jakie mogłyby być dobre czerwone itemy na tego typu postać? Panda daje. Znaczy ona daje dużo szczęścia, ale też max AP, który mi kompletnie nic nie daje. No to nie jest porszaki kolejne bym chciał. No i po prostu dodatkowe cyberkule i te słoniątka. To by zrobiło największą robotę. W ogóle ostatnio się was pytałem, bo miałem 4 słoniątka, teoretycznie słoniątko ma 25% szans na zadanie obrażeń, nie? Pytałem się was, jak miałem 5 słoniątko, mówię, co jest? 125% szans? To działa podobno tak, że
mamy wtedy po prostu 25% szans na zadanie dodatkowych obrażeń. I teraz się też zastanawiam, czy mamy 4 razy 2... O Jezu, dużo się tutaj złego dzieje. Jak ja tu uniknąłem tych obrażeń. Dobrze, końcówka fali, bo naprawdę już się trochę przy dużo tych przeciwników bijących zasięgu robiło. Szybkość, ale minus szczęście, to nie. 4 do obrażeń walki wręcz. Monokl jest idealny na tą postać też. Łagodny obcy. No wydaje mi się, że tak. Nie będę białej flagi brał, ale od kolejnej fali, nie będę jej brał teraz. Tego obcego. Boże, jakie gówno. Idziemy sobie dalej. Co mówiłem? A, przy tych słoniach mamy 5 razy 25% szans i przy mega farcie jestem w stanie 5 razy zadać te obrażenia komuś losowo, a przy mega niefarcie w ogóle ani razu. Czy to działa tak, że do pierwszego razu jest 100% i za każdym razem zadajemy obrażenia i potem jest dodatkowe 25 i też się sumują te procenty potem. Że maksymalnie 2 razy, jak jest powyżej 100, jak jest powyżej 200, to maksymalnie 3 razy. Nie mam zielonego pojęcia. Ważne jest to, że nie ma nic po prostu z tych itemów, no. Naprawdę, no. Te słoniątka by taką robotę zrobiły. Mamy tak dużo punktów szczęścia. A mówię, nie mam nic obszarowego. Nie mam nic obszarowego i te hordy po prostu, które chodzą wokół mnie, robią największy kłopot. W ogóle ja zauważyłem, że może rozumiem właśnie o tej wzięciu myszy. Kurde, wziąłem mysz i dotarłem chyba tam, nie wiem, do 40 fali i mnie zabiła elitka, nie? I ktoś narzeka, że ja wziąłem mysz. Kompletnie tego nie rozumiem. Szczęście. Łagodny obcy. Obrażonka. Torba. Nóż czerwony, oczywiście. Procent do obrażeń. No i mamy potwora elitarnego. Zobaczymy, jak pójdzie. Dosyć dużo obrażenia powinienem robić. Albo nie. No dobra, nie są złe te obrażenia, ale... Dupy też nie urywają. Ale nie, fajna jest ta elitka, że tak się z dala ode mnie trzyma. Ty, ja jej chyba nie zbiję. Oj, tu jest kłopot z nią. Chyba pierwszy raz miałem dopiero zneutralizowane obrażenia, więc unikanie akurat idzie bardzo dobrze. Ale ja kompletnie mam zasięgu do niego. Przeciwnicy, żeby byli z jednej strony, to może jeszcze jego będę ciachał. Nie, no nie, nie ma szans. Okropna elitka, Boże. Naprawdę, taki baczer jakby się trafił, jaki on byłby turbo prosty w porównaniu z tym. No ta elitka nie oddaje, nie oddaje. Olewam to, wolę przeżyć niż ryzykować dostanie, niż ryzykować całe podejście dla czerwonego itemu, więc no mówię. W dupie mam tę elitkę, unikamy, jest ok. Tortura, bez sensu. Artefakt Steve Da jest genialny na tą postać. To przetwarzamy, mackę za darmo to wezmę. No już wezmę te 9 na unik, żebyśmy mieli ponad limit. Nóż kolejny, nie mam z czym łączyć. No a ten już mam, jest słoniątko, o Jezu, w końcu, elegancio. Szczęście zbieranie, melonik, ok, przynęta, ok. Widziałem to słoniątko! Ale syf, że go nie wziąłem. Kurde. Dobra, idziemy, lecimy dalej. Wracając, oto mysz, że się widz do myszy przywalił, że wziąłem i że to niby mi ran zepsuło, gdzie mówię, jak się mysza do 40 fali mnie po prostu boss zabił, bo grałem postacią, która się nie może ruszać i mysz teoretycznie na to wpłynęła. Jestem ciekaw jak. Ale zauważyłem, że strasznie nie lubicie, jak biorę artefakt obcego. Jak jest podejście, w którym przegrałem i nie mam artefaktu obcego, to się pojawiają komentarze w typu Boże, artefakt obcego to się nazywa? Nie. Łagodny obcy, przepraszam. Łagodny obcy, albo mysz właśnie, na zwiększoną ilość przeciwników. Jak nie mam tego itemu i przegram, o no trudno, coś tam się zdarzyło, słabe itemy, ale nie fart. A jak przegram z tym itemem, on jest zawsze winowajcą. Musisz brać te łagodnych obcych? Musisz brać te myszy? No może, jak już mam taki DPS, to dużej różnicy to zazwyczaj nie robi, a jak wygram, to wygram jeszcze lepiej. Ślimak, oczywiście zabierzemy. To przetwarzam. 60 do zasięgu, super. Noctowizor, 50 do zasięgu.
i 15 na gry, to jest najlepszy item dla nas, ziemniak, to jest super. Nie sporczak, elegancio. Skupienie, super. Jest, szarpinisz, no. I wielkość wybuchu, oczywiście, że biorę. Dobra, lecimy sobie dalej, kolejna fala, fala 19. Jak będzie na tej 20? Nie wiem. Kurde, no. Różnie może być. Nie biłem tej elitki mało. No to muszę przyznać. To były ok obrażenia, ale kompletnie nie miałem zasięgu, żeby w ogóle do niej podejść i je zadawać obrażenia normalnie moimi brońmi, więc nie wyglądało to najlepiej. Na 20 fali, jak będą jeszcze bossowie. No kiepsko, kiepsko to wygląda. Raczej na uniki to będzie przejście. 20 fala nie na dostawanie czerwonych itemów. A szkoda, no bo jakiś fajny czerwony item mógłby nam się trafić. To po prostu duże ramiona mi się zawsze kojarzą jako na najlepszy item taki na każdy ram, bo gigantycznie zwiększają obrażenia w walce wręcz i w walce na zasięg. Dobra, ja mam teraz 60%, a nawet więcej, właśnie, to ja źle powiedziałem. Kupon bierzemy. Tu nic. 20 szczęścia. 45 zasięgu. Sharpinisz. Materiały plastyczne. Nożyk na kolejny czerwony. Mamy same czerwone noże. Super. Talizman. Ripostę zablokuje. I lecimy. Fala 20. 300 szczęścia mam. No i co tu z wami zrobić, byczki? Boże, wy się nie ruszacie. Wy się naprawdę nie ruszacie. A to mi się bardzo podoba. No to chyba nawet elegancio pójdzie na elitki. No jestem w szoku, powiem wam. Pierwszy raz zneutralizowane obrażenia teraz były. No nie bije aż tak dużo. No te elitki okej, idą, ale bez szału, nie? O właśnie, źle powiedziałem z tymi unikami. Jak mamy 60% szansy na unik, to nie mamy 10 plus 60%. Mamy więcej. Te 10 jest 40% i z tego możemy sobie wyliczyć resztę. Czyli tak naprawdę jakbyśmy mieli 16 razy możliwość zablokowania otrzymanych obrażeń. Rykoszet oczywiście bez sensu, szczęśliwa moneta. Genialny item dla nas. Szczęście 20 za darmo, inne rzeczy mnie interesują, ale szczęście oczywiście, barykadę przetwarzamy, szczęście, kawa, riposta. I teraz jest kwestia tego, czy uda mi się dostać dużo słoniątek. Jak będę miał 4 słoniątka i 4 cyberkule, to chyba wygrałem. W sensie wygrałem. To chyba kolejne fale będą raczej zjadliwe. Bo wszyscy przeciwnicy powinni tutaj padać przynajmniej przez te pierwsze 5-6 kolejnych leveli na strzała. No 238, zobacz to. Ja zgarniam materiały i ci ziomkowie po prostu padają. Boże, miałbym teraz trzecie słoniątko, ale dałem dupy, że olałem to. Napije się zdrówko, wasza woda. Napije się wody wasze zdrówko, widzowie, to chciałem powiedzieć. Pozdrawiam. No ale pierwsza postać tego moda, która rzeczywiście jest jakaś kłopotliwa, problematyczna do przeżycia, ale najważniejsza rzecz na niej, jakbyście grali na tym modzie, to unik. Bez w ogóle dwóch zdań, to że ja nie miałem żadnego uniku na tym pierwszym podejściu, to wydaje mi się, że to właśnie sprawiło, że był dupcą, bo przy 50% uniku, no to tak jakbym miał po prostu dwa razy tyle tych blokad na obrażenia. Barykada bez sensu, ostry sos bez sensu, luneta bez sensu, duże ramiona, o to jest to co chciałem, jest 5 do szybkości, jestem w stanie poświęcić, pancerz to mnie nie obchodzi, ripostę oczywiście biorę, rakietę biorę, tu nic, 10 prędkość ataku, mówię, no one mają grubo powyżej 100% na kryta, więc kryt mnie w ogóle nie obchodzi, zasięg, mogę minus na kryta, za, o Jezu, po co ja to brałem, to jest 3 do obrażeń i 3 do szybkości tylko, słabo. Obrażenia od wybuchu, wielkość od wybuchu wezmę, bo mam już bardzo dużo do obrażeń, a chciałbym bardziej na te wybuchy właśnie lecieć. Nic. Nic. Nic.
No nic, no trudno, lecimy. Potwór elitarny, 22 fala, pierwszy. Oj, no ten damage jest, o jest okej. Jest okej. Ale bez szału. Ty no, jak ja bym dał radę sobie zwiększyć jakoś damage bardziej, żebym bił tak naprawdę jakieś fajne obrażenia, bo nie biję teraz dużo jakieś specjalnie. Jak na tamtej postaci, na poprzednim podejściu, gdzie dotarłem do 40 levela, miałem obrażenia po chyba na tym, jak to, destruktor? Z 7000 chyba, a tu biję po 400. Jest różnica bardzo duża, więc z damage'em mogę mieć spory kłopot tutaj. Ale za to, jak będę miał wystarczająco dużo movement speeda, ja może w ogóle nie umrę tu nigdy? No bo jeżeli jesteśmy i tak one shot na tych kolejnych levelach, typu 40, HP jest niepotrzebne. Tylko i wyłącznie potrzebujemy blokady na otrzymywanie obrażeń. A my taką blokadę właśnie dostaliśmy. Znowu wielkość wybuchu i obrażenia od wybuchu. No to Sharpie Niche naprawdę będzie robiło robotę. Ja bym pod to poszedł. Płaszcz, 20 na unik. Bez sensu. Bez sensu. Robal Cyklop, mam kosmicznie zasięg zwiększony, więc Robal Cyklop teraz jak najbardziej ok. Melonik też spoko. Sharpie Niche kolejny, o to chodzi, zastrzyk. Tu nic. Szczęście. I tyle. 520 szczęścia. O kurde. Ja mógłbym dostać troszkę więcej tych toreb na zgarnianie. Dodatkowych materiałów przy podnoszeniu skrzynek, bo mi się wydaje, że tutaj naprawdę będę miał mnóstwo skrzynek. Dobrze, że mamy maszyny do recyklingu. Po na 20 fali, jakbym nie dostał maszyny do recyklingu, to bym się trochę zdziwił, tak szczerze mówiąc, ale... I tak, szansa była. Ciekawe, czy z każdego drzewa teraz będę miał item. No nie! Szczęście pływa na dostanie itemu z drzewa? 500% szczęścia i... Okej, okay. Na 3 drzewa, 2 itemki. Na pewno jeszcze jedno drzewo się trafi, jestem ciekaw, czy coś dostaniemy. 4. Okej, okay. Na 6, 4. Bez szału, nie? Bez szału mi się wydaje. Raczej. O Jezu, dlaczego mi się teraz nagle przypomniało, jak robiłem zakupy w Leader Price, jak byłem w podstawówce. Kojarzy ktoś w ogóle ten sklep Leader Price? Nagrywa się to? Nagrywa, Boże. Przetwarzamy to, przetwarzamy to, to biorę. Przetwarzamy to, przetwarzamy to. 60 zasięgu. Mamucik, no jak? Tu nic. To jest super. Zastrzyk. Rakieto. Kurde, tego atak speeda naprawdę mam mało, 19%. No to... Obrażonka trochę rosną. Też bez szału, bo tam mieliśmy 400, teraz 580. Ale rosną. Ale... Atak speed, tak jak był słaby, tak jest. Jaki byłby item na atak speed? No teoretycznie mam teraz to wsparcie społeczności, więc im więcej przeciwników na mapie, tym większy atak speed, więc powinno być troszkę lepiej. Nie wiem, dlaczego mi się przypomniał Leader Price i ja pamiętam, jak kochałem robić zakupy z mamą właśnie, jak byłem mały. Bo ją czasami namówiłem, żeby mi kupiła coś tam dobrego. Jezu, ja... Chciałbym mieć na nowo taką samą frajdę z kupowania Prince Polo i sneakersa, jak za dzieciaka, nie? To jest coś niesamowitego. Od czego to zależy? Za dobrze mamy chyba w życiu, mi się wydaje. Ja nie wiem, już ostatnio jem tyle fast foodów, że normalnego żarcia mi się nie chce. Jest, trzeba zrobić sobie po prostu pauzę. Nigdy tam nie kupować i tyle. To nie ma, że czasami. Nigdy tam nie powinno się jeść. To się wtedy... Co ja w ogóle ja gadam losowym w ogóle teraz, nie wiem. Że żadnego syna przetwarzamy, szczęście biorę, szybkość biorę. Tu nic. Nic. Pierwszy strażnika, fasolowy belfer. No i tyle, trochę kupa. Elitki mamy. O Jezu, i to dwie te nieciekawe, co stoją daleko. O Jezu. Eksplozje mają jeden minus. Mało widzę, co się dzieje, ale zbiłem elitkę jedną. I drugą zaraz też zbiję. A wydaje mi się, że jeszcze neutralizacji obrażeń mamy bardzo, bardzo dużo. Teraz dostać jeszcze 2-3 niesporczaki i w ogóle jest high life, takie życie.
Ej, bez kitu, jak to będzie postać, którą przejdę najdalej w historii tej gry, to będę w szoku. A na razie tak to wygląda, że to jest ta postać, bo ona po prostu ma 8 dodatkowych żyć. A każdy i tak potem jest one shot. Wracając. No bez kitu, ostatnio tyle jadłem tych fast foodów, jakichś kebabów i tak dalej. Teraz jeszcze jak mam tą nogę rozwaloną, mi się nie chce w ogóle gotować. To też się zamawia. No masakra. Jesz to KFC i to jest pyszne, ale potem się nie chce jeść kurczaka z ryżem, nie? No coś strasznego. Macka, bez sensu, bez sensu, bez sensu. Może być, bez sensu, bez sensu. Szczęście. Pająk. Wezmę go, no zawsze te 6% atak speeda. Coś tam niby jest, melonik. Pazurowiec, jeden obrażeń w walce wręcz. Okularki. Nic. Nic. Koniczyna. No, fasolowy belfer, mogę zablokować go, jeszcze trochę tego levela mamy do wbicia. Wstrzemięźliwość, to jest jedna z cnót, chyba tak, ale bez skitu. Czy ja nie mam już nakryta 100%? A, bo ja na tych broniach mam ponad 100%, ale eksplozje mają nakryta. A eksplozje chyba w ogóle nie krytują. 290, 369, czekaj. No, eksplozje chyba w ogóle nie krytują. Okej, no to nie muszę więcej kryta mieć. Wstrzemięźliwość jest czymś niesamowitym, czego ja kompletnie nie jestem w stanie ogarnąć. Ja nie jestem w stanie powiedzieć nie temu dobremu jedzeniu. Jestem w ogóle podatny na uzależnienia. Powiem wam, że spalenia papierosów, ja nie palę już jakiś tam czas dłuższy, a nadal mnie po prostu nosi. To jest straszne, to jest straszne. Ja mam ciało podatne po prostu na chemikalia jakiekolwiek. Ja o tym wiem i się boję. Ja zawsze każdemu mówię nie. Jak ktoś mi jakiś proponuje, moi znajomi, to spróbuj. Nie, ja po prostu wiem, że to wystarczy czasami jeden raz, a swoje ciało znam. Przetwarzamy, przetwarzamy, przetwarzamy. Biorę. Attack speed. Pandzio, belfer. Torba. Kajdanki. Talizman może być. I lecimy dalej. No ja swoje ciało znam i dlatego mówię po prostu nie. No i to jest takie trochę też przedłużenie właśnie tych po prostu przyzwyczajania się do zbyt dobrego, ale niezdrowego żarcia. I się potem nie chce jeść tego zdrowego. I każdy jest, jak ja nienawidzę tego argumentu, ale można jeść zdrowo i smacznie. No można jeść zdrowo i smacznie, ale to jest trudniejsze do zrobienia niż chleb z pasztetem. A ja pamiętam takie dni, takie czasy, jak byłem mały, że kochałem chleb z pasztetem. Ja po prostu się nie mogłem doczekać, żeby wyrzucić ten stary chleb ze szkoły, co mi mama kanapki robiła, i na świeży chlebek w domu sobie po prostu świeży pasztet posmarować. No i to mi sprawiało turbo przyjemność, no. Ja teraz nie mógłbym na to patrzeć po prostu, suche, niedobre i średnie. Nie, nieważne, jakieś głupoty depresyjne zaraz zacznę gadać. O czym ja mówię? Jest późno, jest pół do drugiej, jak to nagrywam, więc muszę nagrywać w nocy, bo przecież rano się nie ma z dwóch powodów. Nie jest, że jest remont u sąsiadów i jest turbo głośno. To jest jeszcze gorąco. Za gorąco. 6 na unik, bez sensu. 6 obrażeń w walce wręcz. Standard może być. Boże, mam 300 zasięgu dodatkowo. To znaczy, że mają dwa razy większy zasięg niż powinny mieć. Kuponik kolejny, Legansiu. Duże ramiona, blokuje. No i lecimy dalej, kolejna fala. No mówię, na razie to jest podejście na rekord. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że mam blokadę na obrażenia. Uniki robią robotę. Zwykłych przeciwników zabijam za pomocą tych itemków na szczęście. Że mówię, że jak ich będę miał 100%, no to jest niekończące się combo, bo przeciwnik pada, uderza innego z tego, że pada na cyberkuli, i uderza innego z tego, że z niego wylatuje materiał, więc zadaje podwójne obrażenia wtedy. A jeżeli przeciwnik pada na shota od tego, to jest w stanie jeden zabić dwóch. No i mówię, to jest samopodtrzymująca się reakcja po prostu łańcuchowa. Jeszcze mamy moderator w postaci respa gry, że się nie będzie ich respiło po prostu więcej. No nieźle, nieźle to będzie wyglądało. Tylko mówię, nadal nie mam tych itemków po prostu zależnych od szczęścia. Mam nadzieję, że coś tam się trafi. Dobra, zaraz fala 29. No tutaj naprawdę turbo luz, turbo luz. W ogóle niczym się martwić nie muszę. Kolejny kupon.
Osy sos zmieniamy, żeton z kasyna kolejny bez sensu, sztandar biorę, kanapa esty. Bez różnicy, no minus 15 szybkości, no to to jest różnica. Przetwarzam oczywiście, duże ramiona biorę. Mysz, koniczyna, wybuchające pociski kolejne, trzecie w ogóle, co tu jest grane. Cyberkula, drzewo, słoniątko, robal cyklop. No dobry sklep, trzy słoniątka, dwie cyberkule. Lepiej to wygląda, zdecydowanie. Mogę się nawet napić, mi się wydaje. O, mówię, ja mam teraz podejście... Każdy przeciwnik zabija przeciwnika, więc im więcej przeciwników jest, tym szybciej kolejni dodatkowi przeciwnicy będą zabijani. No tu nie ma minusu w postaci za dużej ilości przeciwników. Ja tu muszę ich mieć więcej, żeby zarabiać cokolwiek, bo tak to nie ma materiałów na te elitki. Elegancio jest. W ogóle pozdrawiam widza. Nie wiem, co się odwaliło. Aż wejdę w spam na mojej skrzynce mailowej. Jakiś śmieszek. Spam wysyłał. Trójbój, o! Już wszystko mi ląduje do spamu, więc sobie zrobiłem. Po drugim mailu już wszystkie wylądowały w spamie, ale pozdrawiam cię, widzu. Witam w poniższym załączniku, przesyłam CV do Trójboju jakiegoś tam. Trójbój Kaszubski 2024. O, Trójbój Kaszubski 2024. I w CV zdjęcie moje, za którym stoi taki duży murzyn. I po co? Nie rozumiem. Pozdrawiam, widzu. Nie spam mi skrzynki dalej. Zresztą mi tak nie dasz rady. Dobra, wymieniamy to. No da, bo to nic ciekawego tak naprawdę. 20 do szczęścia, kolejne. Jakiś item na procent do szczęścia by się przydał, bo... Albo procent do obrażeń powinien po prostu bardziej... Szklany dział, najlepszy item na tą postać możliwy chyba. Sharpinish po raz który? Trzeci? 60% szans na eksplozję, nieźle. Obrażenia od wybuchów zwiększane. Ile to bije? Mało, 261? Malusio, no. Myślałem, że więcej będzie biło. Riposta kolejna, mamucik, o elegancio. I fala 30, o! Tu może być kłopot. Dwóch bossów plus elitka. W ogóle nie patrzę na atakowanie przeciwników. Zgaduję, że zasięg mam na ibicie. Jedyne co mnie interesuje to przeżycie. Więc kompletnie, kompletnie olewam. Mówię, bicie ich. Skupiam się w 100% na unikaniu obrażeń. Na razie całkiem nieźle mi to idzie. Boże, same uniki weszły, a jedne nieneutralizowane obrażenia. Ja mówię tak jeszcze 8 razy. No to jest niesamowite. Ta postać jest broken na late levelach. Ona na początku jest fatalna, ale tutaj robi robotę. Fajniejsze byłyby na nią jakieś bronie takie bardziej obszarowe na to bicie. Albo co mogłoby bić więcej w bossa, nie wiem. Pas jakbym dostał olbrzyma, to to by się przydało, żebym bił procentowe obrażenia od HP bossa. Zagubiona kaczucha, riposta, świeczka, bez sensu, bez sensu. Bez sensu, bez sensu, bez sensu. Bez sensu, o Jezu, dwa razy to samo. Mamucik bierzemy, ja najwięcej tutaj pieniędzy dostaję z przetwarzania itemów. O, ktoś mi pisał, że jak widzę tego typu itemy, jak dodatkowy żołądek, który kompletnie nic nie robi na daną postać, opłaca się go kupić, jak się parę razy wyświetla, żeby po prostu się znowu nie wyświetlał. Co też nie jest głupim pomysłem, ale... Dobra, niech będzie, żeby się nie pojawiał więcej. Kajdany bez sensu, szczęścia akurat troszkę więcej mógłbym mieć. Żelkowy berserker, super. W końcu postać dobra na to. Wiertełko. Nie wiem, jakoś dużo. 100% szans na zdobycie materiałów po zabiciu wroga krytem. 10 prędkości ataku co 5 sekund aż do końca fali. Ale na wszystkich broniach, tylko na tej. A dlaczego ona ma czas odnowienia zmniejszony? Ja mam prędkość ataku zwiększoną o 51%. Przez co mam tak duży zasięg? Ja mam zmniejszony attack speed aż tak bardzo? Nie, mam nadzieję, że nie, ale kupię sobie to wiertełko. Zobaczymy jak działa. Odkryta to chyba będzie zadawało mniejsze obrażenia jak to, ale ten attack speed będzie robił robotę. Szczególnie jeżeli to będzie attack speed na wszystkie moje bronie. Bo jak to będzie tylko attack speed na tą jedną broń, no to trochę słaba jest. Jest turbo słaba w porównaniu do tej broni tej... Co trzy pociski strzelała tej legendarnej, to naprawdę różnica kosmiczna. W ogóle, że ja mam
600 szczęścia, ile mam? 800 szczęścia! A widzę swoją pierwszą broń legendarną na fali 31, to też jest absurd. Mi się wydaje, że to szczęście w ogóle nie wpływa na nic praktycznie, to nie wiem. Materiały, w sensie te, przedmioty jednorazowe na ziemię jak lecą, bo... No nie widzę jakoś specjalnie tych itemków lepszych. Wraz z levelem i tak na tych levelach w końcu te itemki czerwone się pojawiają w miarę normalnie, a mając 800 szczęścia, to mi się by wydawało, że w każdym sklepie z dwa itemy będą czerwone. Świeczkę przetwarzamy. Króliczek biorę. Generator biorę. Wykrywacz metalu biorę. Mackę przetwarzam, skrzydła biorę. 10 do szczęścia. Ile to bije skryta? 2,5 raza obrażenia, no to razy 4. No to gorsze to jest od noża. Byleby ten attack speed działał. Minus 20 max HP, to te legendarne mógłbym brać, miałbym HP na minusie, pozdro. Łagodny obcy kolejny, więcej przeciwników, więcej pieniążków. Łagodny obcy. A mogę rękawicę bokserską wziąć, bo nie mam nic w ogóle odrzutu praktycznie. 3 obrażeń, w zasięgu mam turbo dużo. Lecimy, fala 32, kolejne elitki, Renekton. Ile mam attack speeda? 80%, sprawdźmy, czy ten attack speed będzie rósł. I to tak sprawdzę, o, tu się już dużo tych pocisków robi. Sprawdzę to trochę później. Nieciekawe combo bossów. Nakładając się mega pociski na siebie. Ty, no ale ja nadal nie jestem w stanie umrzeć. Jak się jeszcze nie sporczak trafi jakiś. 117 prędkości ataku. Działa na wszystkie bronie. No to fajnie. 129, no na bank. Ja wiem, że mam to wsparcie społeczności, ale no nie ma tutaj więcej przeciwników. 130. Na 1000% działa to na wszystkie bronie, więc git. No to opłacało się akurat ten item sobie wziąć. Attack speed to jest ta jedna z tych statystyk, które jakoś mega dużo jeszcze nie mamy. No i jeszcze drugą statystyką to jest procent do obrażeń, bo to jest tak naprawdę zwiększanie procentowe obrażeń z tego szczęścia. Szczęścia mam mega dużo bazowo. Procent do obrażeń chyba wpływa na obrażenia z tych itemków zależnych od szczęścia. Wąż przetwarzamy, to przetwarzamy. Krwawa ręka mnie zabija. Najgorszy item na tą postać. Wybuchające pociski kolejne, szarpinisz kolejne. Kamelon przetwarzamy. I tu procent do obrażeń? Chyba ta. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Drzewo. Nic ciekawego. Szczęście. Syf. Riposta. Ile tych ripost już mam? 7. To ja 7 razy zadaję 1000 obrażeń, czy jak to działa? Nie wiem. News porczak. O jest, dobra, no to ja bez kitu jestem nieśmiertelny. Boże, akurat napisałem widzowi, że mamy grać w Factorio razem i na mnie czeka na voice chacie od no już ponad godziny. Mówię, dobra, idę nagrywać Brotato i gramy. Nie dość, że mam rekordowo długie podejście, to jeszcze wcześniej zagrałem nieudane podejście, więc będzie jeszcze dłuższe i będzie 1,5-godzinny odcinek, grubo. Dobrze, że ludzie teraz mają wakacje i po prostu ma chyba dużo czasu, więc zaczeka. Oby tak było. Nie no, przedziwne jest to podejście. No tutaj rzeczywiście nic się już nie dzieje. Nietykalny jestem. Elitki to jest jedyny problem. Jakbym jeszcze dostał ten pas olbrzyma, żeby zadawać obrażenia. Jaki w ogóle duży zasięg ma szarpinisz, jestem w szoku, to nigdy nie ma tak dużego zasięgu. Jakbyśmy dostali jeszcze pas olbrzyma, no to w ogóle byłoby baja bongo, bo bym się nie musiał martwić tymi obrażeniami na elitki. 12 do obrażeń. Gnom. Spoko, 10 obrażeń w walce wręcz. Zasięg podnoszenia i tak mi jest niepotrzebny. Paw, okej. I tak nie umrę. Nie otrzymuję obrażeń. Tutaj nic. 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 Drzewo. Kolejny item na koniec falki i lecimy dalej. Ile mam do szybkości? 55%. Już więcej raczej mi się chyba nie przyda. Już jest na tyle duża szybkość, że rzeczywiście to już mi może
więcej kłopotów stwarzać niż pomagać raczej z tymi przeciwnikami. Trochę jak Wajzaku. Ostatnio stwierdziłem, że szybkość 2 Wajzaku to jest ok, wolę 2 niż 1, ale wolę 1,5 niż 2. Definitywnie. O mój Boże, nie no, bez kitu rekordowe podejście, ile to trwać będzie jeszcze, czemu jest tak gorąco tutaj? O Boże, ja nagrywam o 2 w nocy, a i tak jest paruwa, podobno najcieplejszy dzień w Polsce wczoraj był w ogóle? Coś takiego, czy przedwczoraj? Jak wy to oglądacie, to chyba przedwczoraj. Ktoś mi pisał, że był najcieplejszy dzień w Polsce, w historii w ogóle pomiarów. Grubo. Co roku takie jest, nie? To jest przerąbane w ogóle, że co roku jest najgorętszy dzień. Masakra. Luneta bez sensu, rytuał. 6 obrażeń, więc wezmę szczęście. 20 prędkości ataku, to na pewno. Króliczek, mysz, wymieniamy dalej. Szklane działo, wymieniamy dalej. Ziemniaczek. Może być, może być. Odnosisz 3 obrażenia na sekundę, to na pewno nie. 3% do obrażeń, gdy otrzymujesz obrażenia, trwa do końca fali. Broń mega fajnie wyglądająca. Ale no nie na tą postać, no szanujmy się. Lecę dalej, falacz jest ta 5. Ile bije tym elitką? Ale się nałożyli. 3 gargulce. O, bez kitu. Bije coś tam, ale nadal no. Najważniejszy item teraz to jest ten pas olbrzyma. Procent aktualnego HP bicia przeciwników. Nie mam broni, co prawda, wiecie, no to nie jest machine gun, to nie jest minigun, żeby ten pas olbrzyma aż tak dużo robił, ale no i tak wydaje mi się, że zrobi robotę. No to jest chyba powtórka z rozrywki teraz, że nie muszę się nawet ruszać. No bo te cyberkule i tak dalej, sharp i niche, to wszystko robi robotę za mnie. I taki był zamysł tej postaci właśnie. Tak mi się wydaje. Artefakt Sivda robi tutaj też robotę. O mój Boże. Nie no, rekordzik, rekordzik. Wiecie co? Spauzuję nagranie po tej fali i wbiję na voice-chat, mu powiem, że jest rekordowe podejście i przepraszam po prostu, że aż tyle się schodzi. Bo aż mi głupio, to przetwarzamy, przetwarzamy. Melonik biorę, koniczynę biorę, gdy nie przetwarzam. Prędkość ataku i ZW. Dobra, jestem, siema. Paw kolejny oczywiście, ziemniak. Blizna. Belfer. Boże, ja mam procent do expa w ogóle, to jest też masakra. Powiem wam, że muszę zobaczyć statystyki na koniec tego podejścia. Bo ja zaraz będę miał ponad 1000 szczęścia. Procent do expa też jest jakiś kosmiczny. Ja wiem, że na tych levelach to już praktycznie tego expa nie dostajemy, ale i tak, że on leci. No tu jestem w szoku. Dobra, nawet na tych przeklętych nadal nie muszę się ruszać, więc to jest masakra jakaś. Jest to 6 level? Nagrywa się to? A co ja tu mam? Ale boli, ała! Dobra, może się bardziej powinien zwracać uwagę na ekran. Nie, no jest chillera utopia. Nic się tu nie dzieje. A najlepsze jest to, że jakbym nie miał tej blokady na HP, to by nic nie zmieniło w tym podejściu. W tym momencie oczywiście, no bo przez całe podejście robotę to zrobiło kosmiczną. Ile ja pieniędzy oszczędziłem i level upów, żeby nie brać w ogóle żadnych itemów oprócz szczęścia, uniku też do pewnego momentu, kryta do pewnego momentu. Teraz biorę tylko obrażenia, prędkość ataku, obrażenia w walce wręcz i szczęście, nic więcej. I bardzo się dobrze z tym czuję. Cyberkula kolejna, super. Tu nic. 20 obrażeń. Pajączek. Okej, no, lecimy. 993 szczęścia mamy. Nieźle. Oj, kombo takie przeciwników. Nieciekawe, zneutralizowane raz, zneutralizowane dwa. Oj, 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 ty, bo to się robi niebezpieczne. Dobra, dobra, zneutralizowane 3. Damy radę, damy radę. Na 30 fali to uciekam, tam nie zbiję nikogo.
Dobra, jeszcze ponad połowę neutralizacji mam w kieszeni, dajcie spokój. 9 razy mogę zneutralizować obrażenia, 8 z postaci, jednego niesporszaka jeszcze mamy, więc naprawdę luz. Powoli mi się wydaje, że będzie zacznie brakować obrażeń na przeciwników. I tego się trochę cykam. A 40 fala, no to mówię, no to jest unikanie obrażeń i tyle. Bieganie w kółko mapy i nie dać się trafić i tyle. Chyba, że dostanę ten pas olbrzyma i może coś się zmieni. Mięśniaka biorę, wielkość wybuchu biorę, prędkość ataku biorę, kryta nie. Szczęście? No jest ponad 1000 szczęścia, nieźle. Mamucik, pajączek, nic. Fasadowy belfer. I tyle, no, lecimy dalej, fala 38. 43 to jest chyba mój obecny rekord. 43 fala. Gdzie się wywaliłem one shot, bo myślałem, że przeciwnicy nie będą mi aż tyle bili. No i wydaje mi się, że do pobicia dzisiaj. Boże, też dostałem ostatnio komentarz z takiego zawiedzonego wspierającego. Boże, Ryfek, przecież ja ci pisałem na Discordzie, bo ja tam zadałem się pytanie, czy ktoś z was dał sobie radę do, tam wyżej niż któryś level przejść? Przecież ci pisałem kiedyś na Discordzie, że wbiłem na poziomie tak, 5., 60. któryś level. Boże, nie pamiętam takich rzeczy, Boże, ludzie. Dużo osób dziennie do mnie pisze. Jestem w stanie zapomnieć, raczej. Ojejku, jejku. Nie no, elegancjo, tutaj no mówię, kompletnie niczym się nie muszę martwić, ten procent do eksplozji też robi. I te szarpi niszczy, mistrzostwo oczywiście, kieszonkowa fabryka olewamy, ogród olewamy, przynęta, git, 10 szczęścia, fasolowy belfer. No dyplom za drogi jest, cyberkula, o i mamy 4 cyberkule chyba. No. Ale 1254 punkty obrażeń, powiem wam, że to aż tak dużej roboty nie robi. No już nie teraz przynajmniej. Sztandar, podejrzana mikstura i... O Jezu, w końcu trofeum, no. Zabicie przeciwnika atakiem krytycznym dodaje nam pieniążki. Wiem, że z tych itemków szczęściowych to nie będzie działało, ale i tak dosyć sporo przeciwników atakuje swoimi zwykłymi brońmi, więc... Trochę tych materiałów więcej zawsze się trafi. No bo teraz jedyne materiały, jakie dostaję, to praktycznie tylko te z... Jezu, jak to się nazywa? Nie rekonwalescencja? Z recyklingu! O, z recyklingu. Wasze zdrowie, widzowie. O Jezu, mam arbuza zimnego w lodówce, ale se ukroję zaraz. To jest po prostu... Zimny arbuz w lato, to jak mnie cieszyło za dziecka, to mnie nadal cieszy. To są rzeczy niezmienne. Ale zwróćcie uwagę, a może to nie jest tak z tym żarciem? Wiecie, czemu tak bardzo lubię KFC? Nie dlatego, że to jest jakieś pyszne w smaku. Czasami zrobią dobre, czasami gorsze. Smakuje mi to, okej, ale czemu to tak bardzo lubię? To jest turbo chrupkie. Ja ostatnio zwróciłem uwagę, że mega zwracam uwagę na... bardziej zwracam uwagę na teksturę jedzenia niż na jedzenie. I mniej mi smakuje żarcie miękkie niż żarcie chrupkie. Żarcie chrupkie to jest najlepsze żarcie dla mnie. I ostatnio kocham chrupkie żarcie po prostu. Może dlatego po prostu nie chcę mi się jeść chleba z pasztetem, tylko KFC wolę. Jakbym zrobił chleb z pasztetem smażony na głębokim oleju, żeby był chrupki. Albo miał taki świeży chlebek chrupki. Dobra, zneutralizowane chyba 2 razy już. 3. Ajajaj. 4. W tę stronę powinienem uciekać. Tak. Dobra, pełne skupienie, widzowie. Jak to przejdę, to dochodzimy do 50 fali. Mi się wydaje, że na ludzie. 5-6. O kurde, ale tam poszło. Raz, dwa. Uuuu, 7! 8! 9, 10! O, ja umieram teraz. Jeden strzał i umieram. Żyj. Nic nie widzę.
Było blisko. Bierzemy, nie bierzemy, bierzemy, nie bierzemy, bierzemy, nie bierzemy. Prędkość ataku. Jakie on sta? Poza to rem. 2 do prędkości ataku za każdy unik. Dobrze. Niesporczak, dobrze. Ciężkie kule. Nie. Mam 310% zdobywanego PD. Cena przedmiotu minus 40%. Obrażenia do buchu 270%. Wielkość buchu 110. Prędkość wrogów minus 15%. Procent wrogów 40%. Drzew 10%. Szansa na podwójne matę. Podwójne matę. Boże, matcy to były w tym, w Fortnite, nie? Kurde. Z jednej strony spoko. Kurde, Fortnite to jest akurat, powiem wam, gra, na którą się nie mogę denerwować. Powiem wam dlaczego. Wiele razy mówię, że nienawidzę live service gier, bo wracam do tej gry po paru latach i to jest w ogóle nie ta sama gra. I to najczęściej do LoL'a używam, że kochałem LoL'a w sezonie 1-2-3. I to wtedy miałem największą frajdę i to w takiego LoL'a chciałem pograć, a nie w LoL'a, który jest teraz. Ale o co chodzi mi z Fortnite'em? Że tam te zmiany i nowe brońki to jedno. Druga rzecz, dodali tryb bez budowania. Czyli można powiedzieć, że usunęli tryb budowania. Kto to gra jeszcze? Nie wiem. Ale jak widziałem jakiekolwiek let's play na YouTubie ostatnio, to tylko i wyłącznie wszyscy grają na tym trybie. Ci casuale, tak jak ja, na bezbudowanie. I mówię, to jest gra, którą mogłem grać tylko przez pewien czas. Bo ja w miarę dobrze gram w gry, mi się wydaje. I w miarę szybko ogarnąłem takie podstawy tego budowania. Jak grałem, wydaje mi się, że przez te pierwsze 3 tygodnie naprawdę dobry. I sobie dawałem radę, często wygrywaliśmy z kumplami, jak graliśmy. Z ciekawego tu? Drzewo, zasięg. Mysz, mistrzostwo. Melonik. I lecimy. Przez pierwsze te parę, 2-3 tygodnie byłem naprawdę dobry, mi się wydaje. Bo byłem lepszy w budowaniu niż przeciętny gracz. Ale o co mi chodzi? Przez większość gry tak naprawdę byłem lepszy w budowaniu niż przeciętny gracz. Tylko ten top 1% najlepszych graczy był ode mnie, przypuśćmy, jak te pierwsze tygodnie graliśmy, lepszy średnio. To już jakieś z dupy liczby, ale tylko o co mi chodzi. 2-3 razy lepszy, nie? Ale jak już grałem w tym sezonie, nie wiem, 5., 6, to ten 1% tak się po prostu wygrindował i tak się nauczył grać, że byli po prostu lepsi ode mnie 20 razy i już nie miałem żadnego podejścia, więc mówię, to był po prostu ten okres, gdzie jeszcze nie było takich graczy i można było grać w tego Fortnite'a naprawdę przyjemnie każdy. Dlatego ja mega będę chwalił Fortnite'a. Te pierwsze parę sezonów był naprawdę super gierką i będę go mega dobrze wspominał. Ale nie będę mógł już do niego wrócić. I to nie dlatego, że twórcy grę zmienili aż tak bardzo, mimo że oczywiście zmienili, ale wydaje mi się, że po prostu ta społeczność zbyt bardzo się zmieniła i jest za dobra już, żebym ja się mógł cieszyć jakoś dobrze z gry. Sharpie niż ostatnie w ogóle, mamy 100% szans na eksplozję przy śmierci przeciwnika. Czapkę zostawiam, lecimy dalej, już w ogóle prawie nie dostaję materiałów, nawet z itemków zmienianych, więc no kiepsko. 43. fala, jesteśmy na rekordzie obecnie naszym, jeżeli tą falę przejdę, no to jesteśmy dalej niż kiedykolwiek byliśmy w Brotato. Jakbym wiedział, że to będzie tak długie, to bym nie nagrywał. Jest druga w nocy, ja będę grał w Factorio, mogę do tego zamulać, ale nie powinienem zamulać na odcinku, a już zamulam na odcinku i jest po prostu trudno. I czemu jest tak gorąco po prostu? Ja ciekawe, musicie mi napisać, co sądzicie o tej teksturze. Ja w ogóle na to nie zwróciłem uwagi, ale tak teraz mnie to po prostu strzeliło. Ja ostatnio mówiłem nawet znajomym, że smak żarcia to tak naprawdę dla mnie 40%. 40% to jest kolejne, to jest tekstura żarcia, a 20% to jest, nie wiem, podanie, jak to wygląda i tak dalej, zapachy. Mniej to dla mnie znaczy niż smak oczywiście, ale też jest to dla mnie ważne. Oj, chciałem wziąć akurat 20% prędkości ataku. Szczęście. O, 5 mocy. Ile to mije? Ale skryta będzie biło mniej, po prostu będzie miała eksplozję. To nie, to ja chcę mieć single target lepszy. Słoniątko, super. Mistrzostwo.
Dynamit? I lecimy dalej. Potwory jadarne. Nowy rekord. 44 fala. Elegancio. A jedni z prostszych bossów się chyba trafili, mi się wydaje. Naprawdę, w porównaniu do tych bossów, co byli wcześniej. Niebo a ziemia. Nadal mogą mnie zabić, tu już praktycznie wszyscy, ale nie idzie tak źle to unikanie. No, jestem ciekaw, co wy macie do powiedzenia na temat tej tekstury. Ja mówię, jakoś kompletnie na to nie zwracam uwagi, ale ostatni rok tak jakoś. Ja muszę jeść coś chrupkiego, jak coś jest chrupkie, to automatycznie jest dla mnie smaczniejsze. Już po prostu chrupki jem. W sensie, jakoś rok temu kupowałem sobie słodycze, to lubiłem czekoladę. Albo gorzką czekoladę, teraz praktycznie kupuję czekoladę. Chrupki. Albo takie wafelki, co kruszą się. Albo chipsy. Coś musi być albo nie wiem. Paluszki nawet lubię sobie kupić po prostu. To nie smakuje jakoś super, ale jest chrupkie i chrupie. Więc to jest dla mnie najważniejsze. Bez sensu, prędkość ataku, trofeum. A powiem wam, że nie są zbyt ekscytujące te fale na końcu grania w Brotato. Jak nie ma Alicek, to nie ma szans się w ogóle nic zdarzyć, zestoję. Materiały się podnoszą, przeciwnicy eksplodują. Coś się tu dzieje, nie? Mam napisane w statystykach, ile razy mogę zablokować obrażenia? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. No ale mam chyba tam jednego max 2 niesporczaki plus 8 standardowo, no to załóżmy 10. W życiu ja 10 razy obrażeń nie otrzymam. Na żadnej fali. Nigdy. Do końca gry. No. Nie wiem, co robić. Nie wiem, nie wiem. O co dodawali ten tryb nieskończony? Nie mogły te odcinki z Brotato być 30-minutowe jak kiedyś? Czemu teraz każdy odcinek z Brotato jest dłuższy jak Isaac? I to tak fest! Przetwarzamy, bierzemy, obrażenia. Szczęście. No ale nie jesteś, za drogie są te itemy. One są 40% tańsze, by the way. Unikalne zacznę kupować, mi się non stop pojawiają. I trochę mnie to denerwuje. Ale nadal nie dostałem. No nie, nie uwierzę, że ja nadal nie dostałem tego pasa. Olbrzyma. Mam ponad 1000 punktów szczęścia. W sklepie chyba 3 czy 4 króliczki i nadal nie mam pasu olbrzyma. Pasa. Co ja mam z tym pasu? Z tym na U cały czas zmieniam. Mieczu. Nie mam mieczu. Nie mam mieczu. O sakra, nie mam miecza. Nie mam pasa. O Boże. Serio, też bardzo lubię, jak mi takie przykłady dajecie. Tak się uczę dobrze języka. Nadal mnóstwo błędów robię, już nie oszukujmy się. To na lewo, na lewo, na prawo i po lewej, po prawej. To jest chyba najczęstszy błąd, który mi wypominacie. Ale tak zawsze mówiłem i tak jakoś chyba nie przerzucę. Ale lubię, jak mi właśnie mówicie na takim przykładzie. Że nie mieczu, tylko mieczano. Wiecie o co chodzi. Dobra, lecimy dalej. Syf, syf, syf. Biorę. Nie wiem, biorę. Drzewo. Łagodny. Ja teraz będę miał limit łagodnych obcych. A dobra, mam 4, to nie. Dla beki bym sobie wziął. Pozmieniajmy coś w tym podejściu. Nie mam praktycznie obrażeń żywiołowych, ale całkiem fajny jest ten młotek, bo on bije bardzo dużym łukiem. Fajne obrażenia. I jedna rzecz mnie najbardziej ciekawi w tym młotku. Jak duży zasięg eksplozji bazowy ma jego atak, bo jak duży, no to ja zasięg eksplozji mam zwiększony ze 100%, więc naprawdę będzie gigantyczny już wtedy zasięg eksplozji. Boże, kocham to w ogóle. Jezu, jak przeszły memy walaszkowe do mainstreamu, to jest masakra. Ja, żeby cokolwiek pokazać z bomby, albo coś mojej narzeczonej jeszcze
rok temu, to nie dało się je przekonać. On teraz przegląda swoje Instagramy, jakieś tam, nie wiem, make-upy i tak dalej, albo memiki. I ona w tych swoich memikach dziewczęcych jest w stanie zna... Serio, ktoś mnie tam trafił? Nie widziałem. Okej. Szkoda tego młotka, chciałem zobaczyć chociaż. Do 50. fali myślałem, że dotrwam. Ej, myślałem, że na luzie będzie. Belkolar, 10% więcej wrogów, 10% szans na unik i minus 20 zdobywanego PD. Taki... bardzo sytuacyjny. No ale... no, dziwny, dziwny. Boże, co to za podejście, co to za itemy, co to za statystyki w ogóle. 1113 szczęścia. Dobra, idę grać w Factorio, to się będzie wrzucało w nocy. Masakra, druga 05. Do widzenia, widzowie. Słodkich snów, trzymajcie się i cześć. Pa, pa.